Jedna z moich klientek, której wdrożyłem system rezerwacji przez stronę internetową, poświęca teraz ponad połowę mniej czasu na obsługę zapisywania ludzi na terminy. Taki system rezerwacji może być również dla ciebie świetną inwestycją w świecie online. W tym filmie powiem Ci, jak podejść do tego z głową. Ale zanim zaczniemy, jeżeli cenisz sobie praktyczne porady dla przedsiębiorców i osób, które chciałyby nimi zostać, to zasubskrybuj mój kanał, ponieważ znajdziesz na nim już około 120 filmów pełnych. Wiedzy. Twój SUB to dla mnie motywacja do nagrywania kolejnych wskazówek. Przejdźmy teraz do tych systemów rezerwacji. Zazwyczaj działa to tak, że użytkownik wchodzi sobie na stronę internetową, wybiera jakiś termin, wybiera jakieś dodatkowe parametry i potwierdza sobie taką rezerwację, otrzymuje jakieś powiadomienie mailowe czy SMSowe. No i jak widzisz, jest to sprytne rozwiązanie zarówno dla klienta, jak i dla firmy, ponieważ klient. Może sobie to zrobić, nie wiem, w środku nocy, wtedy kiedy mu pasuje. Nie musi nawet dzwonić i, i tak dalej. Natomiast firma nie musi też odbierać tych telefonów, wybierać tych terminów, wertować kalendarza. Wystarczy tylko, że przyjmuje po prostu powiadomienie mailowe o tym, że, że przyszła rezerwacja. Więc jest to oszczędność czasu, pieniędzy, zasobów, tak naprawdę wszystkiego. W jakich branżach sprawdzi się taki system rezerwacji? Branża beauty, wszelkiego rodzaju salony, kosmetyczne, fryzjerskie i tak dalej. Branża medyczna, zapisy na wizyty u lekarza. Branża turystyczna czy gastronomiczna, jakaś rezerwacja domków, pokoi, hoteli, stolików, restauracji, wypożyczania sprzętu wodnego czy sportowego itd. Szeroko pojęta edukacja, jakieś zapisy na konsultacje, jakieś szkolenia itd. Branża nawet motoryzacyjna, wymiana opon, wypożyczania samochodów, rezerwacja terminu mechanika. Generalnie wszystkie branże, w których człowiek musi zapisać się. Na jakąś konkretną godzinę, po to, żeby zrealizować czy tam kupić usługę. No i teraz, jak do tego podejść, żeby mieć system rezerwacji na stronie internetowej? Przede wszystkim musisz mieć stronę internetową, bo gdzieś ten system musisz umieścić. Jeżeli szukasz kogoś, kto tworzy strony internetowe, sprawdź moje oferty na arturkosiński.pl A teraz kluczowa informacja: w jaki sposób możesz uruchomić taki system rezerwacji? Masz tak naprawdę trzy opcje. Pierwsza opcja to zlecić programistom napisanie dedykowanego systemu dla twojej firmy. Druga opcja skorzystać z jakiejś gotowej wtyczki, na przykład Amelia do WordPressa. I trzecia opcja to, na przykład skorzystać z gotowego systemu, abonamentowego, który jest tani i prosty do wdrożenia, ale wymaga jakiegoś tam miesięcznego abonamentu. No i teraz w przypadku małych, średnich firm, według mnie nie ma sensu inwestować w rozwiązania dedykowane, jakieś autorskie oprogramowanie ponieważ raz, że będzie to dosyć drogie, wyprodukowanie tego zajmie dużo czasu, taki kod później trzeba utrzymywać, aktualizować, więc raczej jest to zabawa, myślę, że do trochę większych graczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie mniejsze firmy, jakieś gabinety i tak dalej, to spokojnie zastanowiłbym się nad wtyczką do WordPressa. Wtyczka ma tą zaletę, że płacisz za nią zazwyczaj tylko raz ewentualnie odnawiasz ją co roku za jakąś kwotę, to już zależy od tego, jaka to jest wtyczka. Natomiast budujesz to raz i jakby zapominasz o tym. Ewentualnie trzecia opcja, którą ostatnio uruchamiam najczęściej, to jest właśnie system abonamentowy. Tutaj wdrożenie jest, można powiedzieć, jeszcze tańsze, bo nie musisz nawet kupować żadnej wtyczki, wystarczy, że podłączysz gotowy system, no ale płacisz jakiś tam miesięczny abonament, on nie jest zwykle wysoki, a pozwala ci w pełni korzystać z systemu. No i system, którego ja używam najczęściej, ostatnio nazywa się Bukero, to jest polski system, który ma fajne funkcjonalności, jest dosyć tani, uruchomiłem go już na kilku stronach. Na mojej stronie internetowej arturkosiński.pl w bazie wiedzy znajdziesz obszerny artykuł na temat systemów rezerwacji, są tutaj konkretne przykłady, orientacyjne ceny, opisy sytuacji, kiedy warto wdrożyć jakiś system, szersze omówienie wad i zalet itd., Link do tego artykułu znajdziesz gdzieś pod filmem i polecam ci poświęcić te parę minut i przeczytać to, szczególnie jeżeli planujesz wydać jakieś pieniądze i właśnie taki system rezerwacji u siebie uruchomić. Jeżeli potrzebujesz wdrożyć taki system rezerwacji, czy całą stronę z systemem rezerwacji, to oczywiście skontaktuj się ze mną arturkosiński.pl. Z pewnością będę w stanie Ci pomóc. Wykonałem już dosyć dużo takich systemów, a same strony internetowe tworzę już kilkanaście lat. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.